Dzień dobry, drogie dziewiarki. Tym razem przyszłam do Was, by pokazać Wam bardzo prosty wzór, bo ja takie bardzo proste wzory bardzo lubię, gdyż grą lewych oczek na prawym jerseyu możemy uzyskać naprawdę, według mnie, fajne efekty. Są to wzory dla osób początkujących. Tę dużą próbkę ja przewrotnie nazywam czerwonym Ferrari. To jest czerwone Ferrari. Admin sobie żartuje, że to jest kawałek blachy, kawałek bagażnika, maski, przepraszam, kawałek maski, przedniej maski w tym czerwonym Ferrari. Moja duża próbka wygląda tak. Głównym bohaterem tego odcinka, na którym ten wzór pięknie wygląda, ponieważ wzór, który Wam pokażę, wygląda pięknie na raczej grubszych niż cieńszych włóczkach. Tutaj popatrzmy sobie, jak wygląda wzorek z góry. Ta duża próbka jest jeszcze nie prana, więc po praniu to się troszkę, tak wiecie, tutaj widać, jak to sprężynuje, więc to się wszystko tak rozejdzie. Wzorek jest bardzo prosty. Być może również zapragniecie, może niekoniecznie czerwone Ferrari, a chociaż Leonardo zapas w kolorze czerwonym ma spory, bo tam jest chyba aż 10 motków, ale może z innego Leonardo, z innej włóczki, może jakąś włóczką, kilka włóczek, czyli w podwójną nitkę zechcecie spróbować sobie. Nadaje się ten wzór na szaliki, jak najbardziej. Według mnie również na czapkę, na komin, no i na męski sweter. Choć ja nie używam tego słowa, jest to dla mnie duża próbka. I tak, tutaj jeszcze z daleka popatrzcie, bo mnie się bardzo to podoba, ta taka szachownica. Gdy sobie gramy tymi lewymi oczkami na prawym jerseyu, tutaj tak wygląda. I ideą tego odcinka filmu jest pokazać Wam, jak to się robi, ten wzorek. A przy okazji pieczemy jeszcze dwie pieczenie na tym ogniu, czyli możecie spojrzeć, jak druty unicorn, które się pojawiły, nowość firmy Adi, jak jednorożce podczas robótki się sprawują. Tutaj przez ten fragment, kiedy będę pokazywała, możecie zerknąć, jak one się mają. Ten Leonardo również jest dziergany na jednorożcach. Tutaj mam dwa rozmiary. Większy szósteczkę i tutaj ten mniejszy, ten 4,5, który ja używam do włóczki Enya. Też nowości. To jest ta trzecia pieczeń na tym jednym ogienku, który się w kolorze turkusowym. Jest to mieszanka alpaki. Tak to wygląda na metryczce. Mieszanka alpaki i mieszanka poliamidu. 50 gramów ma, 150 metrów i jest bliźniaczą, jednobarwną włóczką kochanej włóczki Karina. Można sobie miksować kolorkami pomiędzy Kariną wielokolorową i Enią, która jest jednobarwna i posiada wiele, wiele kolorków, które między sobą są tylko o kilka tonów się różnią, więc można sobie tak to tam skomponować, że wszystko będzie piękne. Wzór ma być podzielny przez 5 plus jedno oczko, plus dwa oczka brzegowe. I dlatego ja tutaj na moich drucikach nabrałam 11, 13 oczek. Jest nabranych 13 oczek. Nie robiłam żadnego startu, tylko mam nabrane oczka, żebyście popatrzyły, jak to się tutaj wszystko odbywa. Czasami w przepisach gotowych już sweterków jest, że nabieramy oczka i od razu dziergamy wzór. Nie wiem czemu. Dla mnie po nabraniu oczek to ta strona zawsze jest prawa. Tu się tak ładnie układa ten łańcuszek. Ja taką dygresję czynię przed tym wzorkiem, że jak nabiorę oczka, to później mam tak zwany rząd zerowy, nazwijmy to. Rząd zerowy, który zazwyczaj przerabiam albo na prawo, albo na lewo. Tutaj myślę, że przerobię sobie ten rząd na lewo, żeby mi zrobił po prawej stronie robótki jersey prawy. Dlatego tak, no to jest tylko próbeczka, więc tutaj nic, to nie ma żadnych konsekwencji w gotowej dziennie.
Więc ja zawsze ten rządek nazywam zerowym, czyli taki, którym jeszcze nie robię żadnego wzoru. I teraz dla mnie o ten rząd będzie pierwszy. I to jest dla mnie prawa strona robótki. Wtedy to nabranie oczek tworzy mi taki łańcuszek, bo czasami w przepisach jest, że po nabraniu oczek to ma nam stworzyć. Oczywiście, że można, ale ja na przykład lubię mieć ten łańcuszek jako początek robótki. To jest wzór, w którym po prawej stronie robótki wszystkie oczka przerabiamy na prawo. Już kocham ten prostotę tego wzoru, czyli robimy sobie wszystkie nasze oczka na prawo. I lecimy. Przerabiamy. Druty unikorn, to jeszcze tak pomiędzy wtrącę pewne rzeczy. Druty unikorn mają takie nacięcia w takim okrągłym, tu widzicie, jak światełko pada. I to one mają za zadanie masować nam dłonie podczas dziergania. Znaczy ja mam wymasowane dłonie, no jak dziergam to Leonardo, to jest mi fajnie przekładać na tych drucikach oczka. I teraz tak, już zostawiam unikorny na boku, bo wchodzimy, to jest lewa strona robótki. I ten wzór mówi o tym, że po oczku brzegowym wykonujemy jedno oczko prawe, 4, 2, 3, 4, 4 oczka lewe, jedno oczko prawe, raz, dwa, trzy i cztery, i jedno oczko prawe, i oczko brzegowe. Czyli widzicie, że tutaj są dwa motywy. Na potrzeby filmu ja nie mogę tworzyć na duże ilości oczek, ponieważ film byłby zbyt długi. No i to byłoby, nic nie wnosiłoby takiego do robótki. Teraz tak, wiecie, mamy prawą stronę robótki, więc przerabiamy wszystkie oczka na prawo i lecimy. 2, 3, 4, 5. Tutaj zabiorę niteczkę, żeby nie przeszkadzała, żeby nic nie zakłócało. 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. Mam jedno oczko, znaczy dwa oczka brzegowe i 11 oczek na drutach. Czyli łącznie 13. Lewa strona robótki, więc część, w której coś robimy, a to robimy dokładnie to samo, co robiłyśmy w poprzednim rzędzie parzystym, czyli oczko brzegowe, jedno oczko na prawo, raz, dwa, trzy i cztery, lewe, jedno prawe, raz, dwa, trzy, cztery, jedno prawe i oczko brzegowe. Odwracamy robótkę. I robimy to samo, prawa strona, więc przerabiamy wszystkie oczka na prawo. Dwa. Ta Enya ma cudowny alpakowy włosek. To się fajnie go czuć pod palcami. I lecimy dalej. Widać tutaj, zerknijcie. Tworzy nam się zaczątek, już coś widać, prawda? Widać tutaj przerywnik, tutaj przerywnik. Tych przerywników na wysokość ma być 3. I po 3 wszystkie oczka wtedy przerabiamy na prawo. Ale nie wyprzedzajmy, lecimy w kolejności rzędów. Oczko brzegowe, jedno oczko prawe, 4 oczka lewe, 2, 3 i 4, jedno oczko prawe, raz, 2, 3, 4, jedno oczko prawe i oczko brzegowe. Prawa strona robótki, więc wszystkie oczka na prawo. Ja tam niedawno mówiłam, że lubię wzory, które są podzielne przez 10. No ale po taki podzielny przez 5, to również się zalicza wszystkie na prawo, więc nic nie muszę liczyć. Po prostu sobie przekładam oczka, a w międzyczasie coś Wam opowiadam. I lecimy do końca rzędu. I teraz mamy, zobaczcie, mamy raz, dwa, mamy już 3 te pięterka, więc to będzie rząd, w którym wykonam
wszystkie oczka na prawo i już Wam to pokazuję. Oczko brzegowe. Przekładam sobie. Wszystkie oczka na prawo. I lecimy tak do końca rzędu. Różowa żyłka jest taka zaczepna, prawda, w tych jednorożcach. I to jest na wysokość, to jest kompletny motyw. I teraz znów zaczynam wszystkie oczka na prawo. Prawa strona robótki, wszystkie oczka na prawo. Zwróćcie uwagę, że to jest taki wzór, w którym zazwyczaj lewa strona robótki jest taką, w której nic się nie dzieje, tylko wszystko przerabiamy, jak schodzi z drutów. A tutaj jest prawa strona robótki. Tu mi jakiś problem się pojawił. Już go muszę... O, jest rozwiązany. No i to, i zaczynamy od początku, czyli od tego momentu, kiedy robimy oczko brzegowe. Oczko brzegowe, jedno oczko prawe, cztery oczka lewe. Raz, dwa, trzy i cztery. Jedno oczko prawe, cztery oczka lewe. Raz, dwa, trzy i cztery. Jedno oczko prawe i oczko brzegowe. Czy tutaj już będzie, jeszcze może ze dwa rzędy przerobię, żeby Wam na tej próbce się pojawił już obraz tego, co tu się dzieje. Prawa strona robótki, więc nic nie zmieniam. Wszystkie oczka na prawo. Takie, ja te wzory, w których na tym jerseyu prawym pojawiają się wstawki jerseyu lewego, nazywam malowanie oczkami lewymi na prawym jerseyu. To wygląda tak. Jeszcze taki ten rząd jeden dla pokazania. Czy już pewnie zapamiętałyście, jak to się wszystko odbywa. Jedno prawe, cztery lewe, dwa, trzy i cztery, jedno prawe, raz, dwa, trzy i cztery, jedno prawe i oczko brzegowe. Wygląda to w ten sposób. O, popatrzcie, popatrzcie. Wzorek jest podzielny przez małą ilość oczek, więc przez 5 musi się dzielić, więc można według mnie również na przykład w chustach, pewnych takich chustach zimowych wykorzystać ten wzorek, który jest, zobaczcie, bardzo prosty, na grubszej włóczce, bo Leonardo jest jednak grubszą włóczką. Teraz możecie popatrzeć, jak wpływa sama włóczka. Tu jest grubaśna włóczka, widzicie już pełen rysunek tego, co tu się odbywa. A tu jest maleńka włóczusia, znaczy maleńka próbka z takim delikatnym włoskiem alpakowym i zupełnie inaczej postrzegamy ten wzór, prawda? Oczywiście obie te próbki po namoczeniu i wyschnięciu zmienią się, bo wszystkie się zmieniają i nigdy nie oceniajmy efektów naszej pracy przed namoczeniem dzianiny i przed wyschnięciem. Nie należy tego robić, ponieważ dzianina po zmoczeniu się zmienia się na plus w 99% przypadków. Czasami coś nam gdzieś nie wyjdzie i to namoczenie to tylko uwydatni, na przykład to, że dzianina jest za duża. Ale to w większości przypadków dzianina zyskuje urodę, staje się puszysta, układająca się, to też jest ważne, żeby się układała. No i tak. Jeżeli to jest właściwie tyle, co ja Wam chciałam w dzisiejszym takim odcinku, krótkim odcineczku filmu pokazać, o wzorku, który wpadł mi w oko, chciałam Wam go pokazać, bo może wykorzystacie go, może nie w czerwonym Ferrari, ale w czarnej Hondzie, albo w innej próbce dzianiny, może być w szaliku. Jeszcze zobaczcie, jak wygląda po lewej stronie, na tej dużej fragmencie dzianiny. Lewa strona też jest, już położę, żebyście zobaczyły, też jest ozdobna. Lewa strona jest ozdobną, także to w szalikach to jest ważne, żeby szalik,
który pracuje prawa-lewa strona, ta lewa strona nie straszyła na przykład wiszącymi nitkami, tudzież od żakardów pochodzącymi, ale tutaj według mnie jest to wzór może nie dwustronny, ale prawie dwustronny, bo i na prawej wygląda ładniej, a lewa jest również bardzo schludną stroną zianiny. No to tak, to tyle, co ja na dzisiaj dla Was przygotowałam. Jeżeli Wam się wzorek podobał, zostawcie nam komentarz pod filmem. Zawsze jesteśmy chętni na łapki w górę, bo a jakże to zawsze świadczy o tym, czy to, co zrobiliśmy wspólnie, Wam się podobało, czy też nie. Ale mam nadzieję, że jeżeli go oglądacie, to Wam się podobają nasze filmy. Życzę wszystkiego dobrego, dziergajcie, bądźcie z nami i do następnego razu. Pa, pa.